Witajcie wszyscy. Mamy 18, ale damy jeszcze 3 minuty spóźnialskim. Rozpoczęliśmy też nagrywanie spotkania, które będzie dostępne później. Ok, myślę, że możemy zaczynać, chyba mamy komplet. Witajcie jeszcze raz serdecznie w imieniu całego zespołu Coders Lab. Ja nazywam się Iwona Popek i będę dla Was dzisiaj prowadzić ten webinar. Zawodowo zajmuję się analizą danych już od 12 lat. Aktualnie pracuję jako Senior Data Analyst w Allegro, a że analiza danych jest z wizualizacją związana nierozerwalnie, to też jakby wizualizacja danych jest ze mną już od wielu lat. Nasze spotkanie potrwa około godziny. Na wszystkie pytania techniczne możecie uzyskać odpowiedź na czacie. Ponieważ jest nas dość dużo, to nie będzie prawdopodobnie przestrzeni na to, żeby zadawać pytania na bieżąco. A jeśli będziecie więc mieć jakieś pytania do treści, to zapisujcie je też proszę na czacie i ja będę tak raz na kwadrans tam zaglądać i odpowiadać i pomagać w miarę możliwości. Zacznę dzisiaj od krótkiego wstępu teoretycznego. Porozmawiamy o tym, czym jest wizualizacja danych, jak się za nią zabrać, jakie to są dobre wizualizacje, jak wyglądają złe wizualizacje, a potem popatrzymy sobie na przykłady takich praktycznych rzeczywiście przykładów i zrobimy sobie troszeczkę wizualizacji w Pythonie przy pomocą biblioteki Plotly Express. Ok, to chyba wszystko, jeśli chodzi o tematy techniczne. Wizualizacja danych. Czym jest wizualizacja danych? Po co nam jest potrzebna? Tak czysto teoretycznie mówiąc, to wizualizacja danych polega po prostu na stworzeniu jakiejś graficznej reprezentacji naszego zbioru danych i wszystkich związanych z tym informacji w celu ułatwienia jakby odbioru tych informacji i w celu realizacji określonych zadań. To oczywiście brzmi bardzo technicznie,
Ale w praktyce, dlaczego właściwie wizualizujemy dane? No dlatego, że wzrok jest naszym prawdopodobnie najbardziej efektywnym zmysłem, tak? Wzrok pozwala nam zrobić rzeczy i przyswoić informacje w tempie, których nie moglibyśmy zrobić za pomocą innych zmysłów. Są to rzeczy, o których zazwyczaj nie myślimy na co dzień, ale na przykład jeśli czegoś dotykamy albo czujemy jakiś zapach, to nie jesteśmy w stanie odtworzyć tych informacji później. Natomiast informacje, które zobaczymy wzrokowo, jesteśmy w stanie odtworzyć. I też jesteśmy w stanie przyswoić dużo więcej informacji, tak jakby myśląc o informacjach w kontekście megabajtów, tak, kilobajtów, to dużo więcej jesteśmy w stanie naraz załapać za pomocą wzroku. Także rzeczy, które są dość skomplikowane. Jeśli mamy wynik jakiejś analizy danych, mamy jakąś tabelkę, tak, to jeśli mamy tabelkę ze 100 tysiącami, czy ze 100 wierszami, czy z 1000 wierszy, która ma wiele kolumn, to nie będziemy w stanie przyswoić informacji, które są w niej zawarte. Natomiast jeśli tą tabelkę zobaczymy w postaci wykresu albo zgrabnej innego rodzaju wizualizacji, no to te informacje jesteśmy w stanie przyswoić w parę sekund. Dlaczego więc to robimy? Robimy to po prostu dlatego, że jest to efektywne i szybkie. Efektywne i szybkie jest przyswajanie informacji, no ale samo przygotowanie wizualizacji nie zawsze jest łatwe. I na taki proces tworzenia wizualizacji ma wpływ kilka rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Przede wszystkim potrzeby odbiorcy, które ta wizualizacja ma zadanie zrealizować, czyli po co właściwie chcemy stworzyć daną wizualizację. A po drugie zbiór danych, które mamy do dyspozycji i po trzecie narzędzia, które mamy do dyspozycji. Może zacznijmy od końca. Dobór narzędzi jest ważny, ale nie najważniejszy tak naprawdę. Dostępnymi narzędziami na rynku, które pozwalają nam wizualizować dane, jest przede wszystkim Excel, który jest z nami od lat i pewnie większość z Was w Excelu pracuje. Tak naprawdę w Excelu zaczynamy uczyć się wizualizacji danych, robimy pierwsze wykresy, uczymy się, co to jest oś, co to jest skala, tak? Jak sformatować tło, jaki dać tytuł. Są to rzeczy ważne, które potem się przejawiają w każdym innym narzędziu. Najbardziej popularnym teraz prawdopodobnie narzędziem do tworzenia wizualizacji jest Tableau, w którym możemy robić dashboardy, a dashboardy to są takie zestawy kilku wizualizacji danych, czyli kilku wykresów, liczb, cyfr, opisów obok siebie, które opisują nam jakby dany problem całościowo. Mówi się na to też taki cockpit, tak? Czyli taki jakby, tak jak w samochodzie mamy ileś tam wskaźników, które nam coś pokazują, to właśnie takie coś tworzymy w Tableau albo w Power BI, czy też w innym podobnym programie. Natomiast popularne narzędzia do wizualizacji danych, które są aktualnie coraz częściej wykorzystywane, to właśnie Python albo R. I są to teoretycznie języki programowania, ale takie, które zostały dostosowane do potrzeb analityków danych. I są tam specjalne biblioteki stworzone, które umożliwiają nam tworzenie wykresów, które są jakby bardziej zaawansowane. I też to będziemy sobie dzisiaj oglądać. Wykresów, które się poruszają, które mają więcej elementów, więcej opcji, można w nich zrobić tak, żeby nasza wizualizacja była ciekawsza, żeby ktoś powiedział wow, to jest naprawdę, wygląda naprawdę imponująco. No więc to są narzędzia. Jeśli chodzi o zbiór danych, to zawsze w analizie towarzyszą nam te same kroki. Musimy obrobić dane, usunąć braki danych, stworzyć nowe zmienne, normalizować dane, zmienić ilość wymiarów, pogrupować, pofiltrować. Tak, to są rzeczy, które nam zawsze towarzyszą i od których nie możemy uciec, ale tak naprawdę najważniejsze właśnie w wizualizacji danych jest potrzeba odbiorcy. Czyli zaczynamy, jeśli wizualizujemy dane, to zaczynamy tak naprawdę od problemu biznesowego, który chcemy rozwiązać. To jest bardzo ważne, bo o tym często zapominamy. Tworzymy jakąś bardzo fajną wizualizację, ale taką, która nie odpowiada potrzebom naszego odbiorcy. Czasami nasza wizualizacja ma pokazać kierunek strategiczny, który firma powinna obrać. Czasami chcemy nią obalić lub potwierdzić jakąś hipotezę. Czasami chcemy nakreślić jakiś kontekst, pokazać tło wydarzeń. Czasami chcemy po prostu pokazać rozpiętość danych.
Możemy też po prostu chcieć umieścić tam jeszcze inne dodatkowe informacje, jakąś wiedzę biznesową czy dziedzinową. Pokażę Wam teraz fajny model, który pokazuje nam, dlaczego to jest takie istotne. Okej. Tutaj to, co widzicie teraz na moim ekranie, to jest model wizualizacji danych, który wymyśliła Tamara Mudzen. I on bardzo fajnie nam opisuje, jak podchodzimy do wizualizacji danych i dlaczego tak łatwo się pomylić, dlaczego tak łatwo zrobić to źle. Znaczy, to jest taki temat, który wydaje się prosty, tak? Narysujmy wykres, ale bardzo wiele rzeczy może pójść po drodze nie tak, jak powinno. A w najszerszym obszarze mamy domain situation, czyli po prostu mamy potrzeby odbiorcy i sytuację, w której się znajduje, biznesową, obszarową, naukową. A tą sytuację chcemy przełożyć na jakąś abstrakcję w postaci obszaru danych i zadania, które chcemy jakby przedstawić, czyli tą sytuację musimy przełożyć na jakąś abstrakcję. A to dopiero przekładamy potem na jakiś sposób kodowania wizualnego. Kodowanie wizualne, czyli jakiś, powiedzmy, rodzaj wykresu, czy wybieramy wykres kołowy, czy słupkowy, czy będziemy same cyfry pokazywać, czy pokażemy je w tabeli, w jakim układzie, to jest właśnie kodowanie wizualne. A tak naprawdę na samym końcu dopiero jest algorytm, czyli nasz kod. Większość z nas zaczyna prawdopodobnie wizualizować dane od kodu, od danych, od wykresu, tak? I to dlatego często dochodzi do nieporozumień. Tak naprawdę wizualizacja danych jest sztuką, tak samo jak sztuką jest retoryka, tak? Czyli chcemy kogoś przekonać do swoich racji, chcemy z kimś dyskutować i można z tego stworzyć sztukę, można o tym pisać książki, tak samo jest z wizualizacją danych. Chcemy się skomunikować z kimś, chcemy komuś przekazać informacje i też można... A można naprawdę wiele lat się tego uczyć i jeszcze mieć dużą przestrzeń. No i teraz co może pójść nie tak? Jeśli mamy nasz algorytm, mamy nasz kod, no to nasz kod może być za wolny, może być nieefektywny, może źle działać. A potem wybieramy sobie rodzaj wykresu, no i może być tak, że wybraliśmy zły rodzaj wykresu i w ten sposób, tak jak to pokazujemy, to jest niezrozumiałe. A może być tak, że wybraliśmy z tego obszaru zainteresowania naszego odbiorcy, wybraliśmy złą rzecz. I tak naprawdę złą rzecz no, wizualizujemy w złym miejscu, a może być też tak, że po prostu nie zrozumieliśmy naszego odbiorcy i to, co oni potrzebowali, to nie jest to, co my dostarczamy. To brzmi wszystko dość teoretycznie, podejrzewam do tej pory i myślicie sobie, ok, ale jak to działa w praktyce? No więc powstały strony, które bardzo fajnie nam opisują takie zjawiska, i to są strony, które zajmują się złymi wizualizacjami. W przypadku wizualizacji myślę, że najłatwiej jest zacząć od tych złych, a potem dopiero przejdziemy do tych dobrych, bo w ten sposób jest łatwo zrozumieć, dlaczego te zasady są tak ważne i dlaczego w ogóle, dlaczego nie jest to tak proste, jakby się wydawało. Pierwszą złą wizualizacją, którą mamy tutaj, to jest taka grafika, która pokazuje nam średnie P dla różnych miast. Grafik, który stworzył tą graficzkę, pokazał nam te średnie, ale średnie nie mają żadnego związku z wielkością tych obiektów. Tak? Znaczy, ten obiekt jest bardzo szeroki, ten jest bardzo wysoki. Tak? Ten ma średnią większą niż ten obiekt. Czyli tak naprawdę grafika tutaj nie jest w żaden sposób połączona z liczbami i te liczby można by dużo łatwiej pokazać w dwuwymiarowej tabelce i byłoby to czytelne na pierwszy rzut oka, szczególnie gdybyśmy posortowali je po wielkości. Spójrzmy sobie na inne złe wizualizacje. Okej, okay. Przepraszam. Jeszcze raz. Dobra. A kolejna zła wizualizacja. Mamy tutaj wykres pokazujący wyniki
jednej firmy oraz wyniki jej największego konkurenta. Bardzo prosty wykres, firma rośnie, konkurent spada, tak? Tu tutaj mamy oś czasową, która jest w miarę dobrze opisana, chociaż nie jest super jasna. Natomiast niestety brakuje tutaj osi pionowej. A bez takiej osi pionowej nie możemy zaufać takiemu wykresowi, bo nie wiemy, czy nie było na przykład tak, że nasze wyniki wzrosły o 0,01%, tak, a wyniki konkurenta wzrosły czy też spadły o 0,02%, tak? Jeśli nie mamy tutaj informacji o skali danych, to takiej wizualizacji nie możemy zaufać i nic tak naprawdę się z niej nie dowiadujemy i znowu mamy tutaj dużo wysiłku, tak, a bardzo mało rezultatów. Kolejna wizualizacja. Coś, co jest dość popularne, czyli wykres w kształcie ciastka, tak zwany pie chart. Natomiast bardzo rzadko to jest dobry wybór, tak? Pie charty mówi się, że są najgorszym typem wykresu, bo w 90% przypadków dużo lepiej takie dane wyglądałyby na wykresie słupkowym i dużo łatwiej byłoby je zrozumieć. Jaki jest problem z tym pie chartem dotyczącym procenta zespołu, które miały jakiś tam określony wynik posegregowanych po tej osobie, która miała najlepszy wynik, no te dane tutaj nie są oznaczone, tak? Tu mamy 19, tu mamy 20, tu mamy 21. Zakładamy, że to jest procent, ale te procenty nie sumują nam się do 100, tak? Czyli w zasadzie nie wiemy, jaki był udział poszczególnych zespołów, jaki był udział w wynikach tego wyniku najlepszej osoby. Taki wynik jest też, taka wizualizacja jest też zupełnie niestety nam nieprzydatna. No i następna bardzo skomplikowana wizualizacja, na której ktoś się bardzo napracował, dotycząca tego, jaki procent ludzi wierzy w to, że szczepionki są bezpieczne, podzielone przez kraje i rejony świata. Tutaj mamy Azję, Północna Afryka, Afryka subsaharyjska, Ameryki, Europa, tak? Tu mamy skalę, ale nie jest ona opisana, więc w zasadzie nie wiemy, co na tej skali się znajduje. Natomiast skala pionowa w ogóle nie istnieje, tak? No i teraz co my możemy zrobić z takimi danymi? No w zasadzie nic, tak? Tu widzimy, że ten procent rośnie, tu też rośnie. Chyba, tak, bo nie wiemy, co jest pokazane, ale nie wiemy tak naprawdę, w jakim okresie czasu i w zasadzie to niewiele jesteśmy w stanie z takiej grafiki wyczytać. Widzicie więc, że tak naprawdę łatwo jest, tak naprawdę można się bardzo dużo napracować przy tworzeniu takiej wizualizacji, ale nie osiągnąć rezultatu, o który nam chodzi, bo ciągle chodzi nam o to, żeby się z kimś skomunikować, żeby przekazać mu to, o co nam chodzi, a zrozumieć jego potrzebę i ją spełnić. A tutaj przykładów jest bardzo dużo, tych, te materiały dostaniecie też, dostaliście też w kartach pracy, więc możecie sobie je przejrzeć. Są wszystkie bardzo pouczające, widać, że to są wszystko grafiki, gdzie ktoś się naprawdę napracował, ale nie przekazał tego, o co mu chodziło. Dobra, sprawdźmy sobie, co się dzieje na czacie. Jasne, LibreOffice jak najbardziej można używać. Dzisiaj nie będziemy pracować w Excelu, więc tutaj nie będzie problemu, ale oczywiście jest OpenOffice, oprogramowanie open source jest często tak samo dobre, jak to oficjalnie sprzedawane. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz już do rzeczy bardziej praktycznych. Jeśli macie jakieś pytania, to tak jak wspominałam, proszę zapisujcie je na czacie. Zrobimy sobie dzisiaj kilka wizualizacji w Pythonie. Ja jestem teraz właśnie w JuPyterze i mam tutaj kody, o których będę dzisiaj opowiadać. Te rzeczy, które pokazuję, pochodzą z biblioteki Plotly, a dokładniej Plotly Express.
Będziecie mieć też link do tych materiałów. Możecie sobie też, bardzo łatwo je znaleźć w Google. To jest dokumentacja Plotly Express. To jest moduł, który pozwala nam tworzyć bardzo szybko dość skomplikowane figury, wykresy. I Plotly Express jest po prostu częścią biblioteki Plotly, która też tworzy, która służy do tworzenia wizualizacji. Tak naprawdę z tą tutaj dokumentacją możecie już, w zasadzie to wystarcza, żeby stworzyć większość rzeczy, które będziecie potrzebować. A rzeczy, które można zrobić z tą biblioteką, to są podstawowe wykresy typu scatterline, aria, bar, funnel, timeline. Również ten słynny pie chart, tak? Funnel, histogramy, tak? Violent boxy. Jeśli coś Wam to nic nie mówi, no to polecam obejrzeć sobie tą dokumentację i wtedy zobaczycie, jak tego typu wykresy wyglądają. Mamy tutaj też bardzo dużo opcji zaawansowanych, tak? Czyli takich, które można sobie obejrzeć później po przyswojeniu już tych podstaw. Ok. Czyli to jest Plotly Express, pojawiły się pytania. A, okej, okay, to wszystko. No jest tak, drugą rzeczą, której będziemy używać tutaj przy tych zadaniach dzisiejszych, jest Gapminder. I Gapminder dostarczy nam danych do tych zadań. Gapminder to jest taka fundacja, która udostępnia darmowe dane dotyczące kluczowych rzeczy, światowych trendów, gospodarki, stanu świata, stanu różnych krajów. A i z tych danych będziemy sobie właśnie dzisiaj korzystać. Również polecam Wam przejrzeć sobie stronę Gapmindera. Jeśli korzystacie z Pythona, jeśli już znacie Pythona, to możecie z tych danych korzystać. Jeśli nie, to prawdopodobnie w przyszłości są to bardzo fajne dane, żeby sobie na nich wykonywać ćwiczenia. Żeby wykonać dzisiejsze ćwiczenia, trzeba sobie pobrać bibliotekę Plotly Express, nazwiemy ją PX. Najpierw pobierzemy sobie dane. Nasze dane pobieramy właśnie za pomocą funkcji Gapminder, która automatycznie nam takie dane pobierze. I jednocześnie z tej całej puli danych dotyczących całego świata wybierzemy sobie tylko dane dotyczące Kanady. To się dzieje tutaj w tej linijce, a tutaj DF oznacza, że po prostu wyświetlę sobie teraz te dane i zobaczę, jak one wyglądają i co zawierają. No więc Python pięknie mi teraz wyświetlił ramkę danych. Ta ramka danych to jest tylko podgląd, oczywiście tych danych jest więcej, tak? Mamy ich dużo więcej, ale możemy już od razu zobaczyć, wierszy jest więcej, ale możemy sobie zobaczyć, jakie są kolumny. Mamy kolumnę country. Może ja Wam to troszkę powiększę, żeby to było czytelne. Dobra. Mamy kolumnę country, mamy kolumnę continent, year, life, exp. I to jest life expectancy, tak? Czyli długość życia średnia. Mamy pop, czyli to jest populacja. I mamy narodowy dochód brutto, GDP, tak? Per cap, czyli per capita. Czyli mamy narodowy dochód brutto per osobę. No i to są takie dane, które sobie będziemy wykorzystywać w tym najbliższych przykładach. I tak jak widzicie, no wyciągnięcie informacji z takiej tabelki, nawet takiej niewielkiej, jest trudne. Jeśli mielibyśmy się zastanowić, gdzie był najdłuższa długość życia versus gdzie był największy dochód brutto, no to musimy troszeczkę popatrzeć, tak? A jeśli zwizualizujemy to we właściwy sposób, to będziemy mogli to zrobić szybko i efektywnie. Na początek czysto na rozgrzewkę. Którzy w czasie zdarzenia przebywali z mainframe.
O, dzięki, coś robić. To znajdę świat. To mamo, przecież to jest na moją dziewczynę, to już ty, i wcale to nie było. Okej. Sorry za to. Na początek czysto na rozgrzewkę mamy bardzo prosty wykres liniowy. Z biblioteki, którą właśnie sobie powybraliśmy, Ploty Express, używamy funkcji line. Mamy tutaj naszą tabelkę DF. Przypisujemy osi X kolumnę year i osi Y kolumnę długość życia oczekiwana. I nadajemy naszemu wykresowi jakiś tytuł. Jak widzicie, ta składnia jest dość prosta. Również ten wykres, który zaraz zobaczymy, będzie dość prosty. Okej. Dobra. Troszeczkę pomniejsze. Okej, dobra. No dobra, mamy nasz wykres. Tak jak widzicie, to jest taki podstawowy wykres, który ma pewne tutaj opcje, jakby z automatu dodane. Od razu nawet mamy ikonkę taką, żeby produkowany ten wykres został za pomocą Plotly. Możemy sobie pewne rzeczy tutaj robić, na przykład zoom out sprawia, że oddalamy te dane, tak? Zoom in sprawia, że one się zbliżają. No to jest coś, czego w Excelu nie mogliśmy zrobić, tak? Możemy też od razu, tutaj mamy na przykład ikonkę, że możemy sobie pobrać ten wykres jako obrazek PNG. Tak, czyli są to rzeczy, które już z automatu dostarcza nam ta biblioteka. Wykres jest prosty, ma tytuł Life Expectancy in Canada, dokładnie taki, jak chcieliśmy, żeby miał. Osie są nazwane i są nazwane tak, jak kolumny się nazywały, których użyliśmy. No i osie są również tutaj pokazane. Kolory są automatyczne, może nie są najpiękniejsze, ale są wyraźne, tak? Czyli widać wyraźnie, to jest linia, tu jest tło. Domyślnie widać też grid lines, tak? Czyli tak zwane osie siatki, chyba po polsku zdaje się. To, co mogliście zauważyć, niektórzy z Was, jeśli macie doświadczenie w tych tematach, to, że tutaj oś X nie zaczyna nam się od zera. Tak, czyli zaczyna się nam od 65 bodajże i to nie zawsze jest dobra praktyka, tak? To jest coś, co będziemy chcieli ewentualnie zmienić, bo jeśli nie zaczyna się nam od zera, to może być myląca skala wzrostu, tak? Tutaj ten okres, wykres bardzo rośnie, a tak naprawdę rośnie tylko między 70 a 80. Gdyby ta oś zaczynała się od zera, no to ten wzrost wyglądałby dużo mniej imponująco. To jest coś, co często się wykorzystuje, taka sztuczka, którą się często wykorzystuje, wizualizując dane w różnych firmach, czy też w rządzie, czy w różnych państwach. I wtedy ten wzrost wygląda dużo bardziej imponująco. Ale okej, to jest taki prosty wykres, nie jest może jakiś bardzo fascynujący. Zobaczmy, co tak naprawdę ciekawego można zrobić, jeśli wykorzystamy trochę bardziej zaawansowane możliwości. Znów korzystamy z danych z Gapmindera i najpierw wykonam ten kod, a potem Wam opowiem, co tu się wydarzyło. Ok, mamy tutaj takie coś. Mamy wykres, który przedstawia nam dochód brutto per capita i długość życia dla 5 kontynentów. Mamy legendę tutaj, kolorami oznaczone są kolejne kontynenty. To, co jest fajne w tym wykresie, to że on jest interaktywny. Okay, czyli widzimy, mam nadzieję, że u Was też to jest jasno widoczne, możemy sobie taki wykres odtworzyć i zobaczyć przebieg tych punktów od 1952 do 2007 roku. Możemy też cofnąć się w czasie do dowolnego miejsca. To jest coś, czego na pewno nie mogliśmy zrobić w Excelu. I teraz jak takie coś, dlaczego to jest dobra wizualizacja? Przede wszystkim mamy wyraźnie oddzielone, tak? 5 boksów, 5 kontynentów od siebie. Każdy z nich jest dodatkowo oznaczony kolorem. Możemy sobie troszeczkę się przybliżyć, nie, to jest nie do końca widoczne, dobra. Każdy z nich jest oznaczony kolorem. Kolory są
można powiedzieć, z jednej gamy kolorystycznej, są równie jasne i żaden z nich się nie wyróżnia jakoś bardzo mocno, tak? I są jednocześnie odróżnialne od siebie w dość oczywisty sposób. Czcionka jest dobrej wielkości, tak? Jest jasno widoczne, co właściwie jest prezentowane, tak? Co jest na osi X, co jest na osi Y. Wielkości na osi X, jak zauważycie teraz, są też nie od zera. Zaraz sobie to omówimy. A wielkości na osi Y są pokazywane w tysiącach. Tak, tu mamy 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy. Omówmy sobie kod, który przyczynił się do powstania takiego wykresu. Mamy tutaj teraz figurę, tak? Figura to jest nasz wykres, który tym razem tworzymy za pomocą funkcji scatter. Przypomnę, że wcześniej używaliśmy funkcji line, tak? Teraz używamy funkcji scatter. Najpierw podajemy ramkę danych, data frame, tak? U nas to są dane z gapmindera. Podajemy oś X, podajemy oś Y, dodajemy opcję animation, tak? Animation frame, która będzie, czyli i podajemy kolumnę, po której chcemy animować, tak? Czyli będziemy sobie animować po roku i jeszcze dodajemy grupy, tak? Chcemy sobie animować po kraju, czyli każdy z tych krajów musi się poruszać po swojej trajektorii, jakby, tak? Wielkość tych kropeczek naszych to będzie populacja tego kraju, czyli China to będzie większa kropeczka niż Jemen. To też jest bardzo wygodne. Kolor będzie oznaczany według kontynentu hover name. Hover to znaczy przesuwać nad, tak? No więc jeśli przesuniemy kursor nad krajem, to zobaczymy informacje na jego temat. No i tutaj jeszcze mamy informację o tym, żeby stworzyć właśnie 5 kolumn, każdą dla osobnego kontynentu. To face it call. Mamy tutaj informację, że oś X będzie wyświetlana logarytmicznie, tak, czyli nie liniowo. I tutaj właśnie też widzimy to. Mamy informację o maksymalnej wielkości naszych obrazków. No i teraz to, co jest istotne, to właśnie range, czyli to, czego wcześniej nam zabrakło. Tutaj przypominam, że oś X mieliśmy od 70 do 80, tak? Tutaj na tych wizualizacjach oś X mamy od 100 do 100 tysięcy, tak? Logarytmicznie. Natomiast oś Y mamy od 25 do 90, tak? Gdybyśmy tu sobie dali 0 i wyświetlili, tak? No to mamy teraz wykresy, które mają poprawną skalę od zera, tak? Ale nie są już tak może dobrze widoczne, bo te kropeczki się zrobiły mniejsze, tak? Więc rzeczywiście jest to pewnego rodzaju wybór, którego musimy dokonać, czy chcemy tą oś Y mieć od zera, czy nie, ale no zawsze właściwie powinno się zaczynać od zera, żeby nie tych informacji nie zniekształcić. Można zrobić w zasadzie nie tak długim kodem, nie tak skomplikowanym kodem i w zasadzie na prostych danych, na kilku kolumnach w Plotly Express i co można sobie zaprezentować później. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze zajrzyjmy na czat. Ok, mówimy o Gapminderze. Jeśli chodzi o źródło danych, którego używamy teraz, to jest Gapminder i jeśli wpiszesz dostaniesz stronę gapminder.org. I czy dynamiczny scatterplot można by... Tak, można go wyeksportować w formie dynamicznej, tylko nie tak bardzo prosty sposób, czyli jeśli tutaj klikniemy download, to on się nam pobierze po prostu jako PNG, ale są sposoby na to, żeby wyeksportować go w formie dynamicznej. Również można na przykład zamieścić taki kod na swojej stronie internetowej i on się będzie tam sobie ruszał, tak?
I kod oczywiście możemy podesłać po warsztatach do Was razem z nagraniem, to nie ma problemu. Dobra. Okej, no to mamy ten wykresik. Przejdźmy sobie do następnego. Wywołajmy najpierw i potem sobie omówimy. Okej, może nie jest już tak piękny jak poprzedni, ale... innego rodzaju wykresu, tak? Bo jest to wykres liniowy. Więc kolejny raz sobie używamy danych z GapMindera. Przypominam, że po prostu za pomocą funkcji GapMinder możemy sobie takie dane pobrać. No i zapisujemy je do ramki data frame i tworzymy sobie figurę, która nam narysuje właśnie taki wykres. Na osi X odkładamy sobie rok, tak? Na osi Y odkładamy sobie długość życia, oczekiwaną długość życia. A tym razem kolorem oznaczamy kontynent, a grupujemy dane po krajach, czyli tutaj zielonym kolorem mamy oznaczoną Afrykę, ale tak naprawdę mamy tutaj każdy kraj afrykański, tak? Czyli to, co jest ciekawe w tym wykresie, to, że nie mamy jednej linii na kontynent, tylko mamy tak naprawdę linię dla każdego wiersza, czyli dla każdej obserwacji takiej z takiej tabelki, dla każdego wiersza mamy osobną linię. I jeśli najedziemy sobie na tę linię, no to widzimy wszystkie te kraje, ale wszystkie one są narysowane tym samym kolorem po to, żebyśmy mogli śledzić trendy dla całego kontynentu, jakby, tak? Czyli hover name dajemy country, co oznacza, że jeśli przesuniemy kursor na dane dla tego kraju. Mamy jeszcze tutaj rodzaj linii, no rodzaj linii są różne, to się na przykład nazywa spline. I jeszcze jakiś tam model renderowania, to też troszkę bardziej zaawansowany temat, ale sprawia, że wykres wygląda tak, a nie inaczej. No i na koniec sobie możemy wyświetlić, FigShow służy po prostu temu, żeby wyświetlić ten wykres. No i tak jak widzicie, można sobie teraz podejrzeć to zachowanie tych kontynentów, też my widzimy, że Oceania zawsze była jakby na czele, tak, tej długości życia. Potem mamy też Europę, tuż jakby razem z Oceanią. Widzimy, że Azja była kiedyś tak w środku stawki, ale tutaj niektóre kraje azjatyckie, na przykład Hongkong i Japonia są teraz w czołówce. No i Ameryka. Przepraszam, tutaj ładowanie nie działa. Sekundkę. Przepraszam za przerwę. Dobra, wracamy. I teraz tak, mamy tutaj Azję, tak? Byliśmy przy Azji, mamy Japonię i Hongkong. No i mamy Europę. No i jeszcze mamy Afrykę, która jest na szarym końcu, jeśli chodzi o... Niestety, dobra. Spójrzmy, na jakie macie pytania. No tak, ten sposób może być rzeczywiście odebrany jako mało czytelny. Można sobie w ten sposób rzeczywiście właśnie porównać... O, przepraszam, sekundkę. Można sobie właśnie teraz porównać, tak, że te same dane możemy zwizualizować w bardzo różny sposób, tak? Czyli to jest troszeczkę tak, że temat wizualizacji danych wydaje się prosty, tak? Wydaje się oczywisty, zrobić wykres, narysować coś, tak? I mamy te dane zwizualizowane, ale te same dane możemy tak naprawdę zwizualizować w bardzo różny sposób.
a otrzymując też troszeczkę inne wrażenie, inną interpretację, na co innego możemy położyć nacisk też, tak? Na tym wykresie zmieściliśmy jednocześnie informację o długości życia i o dochodzie krajowym brutto. No na tym wykresie już się dochód krajowy brutto nie zmieścił. A i tak mówicie, że jest mniej czytelny, tak? Więc to tutaj rzeczywiście jest to ciekawe. Dobrze, no to chyba możemy sobie przejść do kolejnego wykresu. To jest wykres kołowy. Wykresy kołowe ogólnie wspominaliśmy, że nie są bardzo dobrym wyborem, ale ten akurat jest całkiem fajny. To, co jest ważne w takim wykresie kołowym, no to, że te nasze procenty muszą się sumować do 100%, tak? To, co jest jednocześnie ważne, to żeby kolory były i różne od siebie, odróżnialne. Tutaj one są różne, tak? Jednocześnie widzicie, że wiele krajów nam się nie zmieściło, tak? I Plotly automatycznie dodało nam taką rozwijalną legendę, tak? Czyli taką legendę, która dla tych krajów, gdzie nie zmieściły nam się informacje na samej wizualizacji, dopisała je obok. No ale teraz sami, jak spojrzycie na to kółko, tak, i na te kraje tutaj, to widzicie, że to jest dość żmudna praca, żeby szukać tak, tego koloru, szukać tu, tak, tego tu. Nie jest to coś, co widać na pierwszy rzut oka. Gdyby to był wykres taki bar plot, czyli słupkowy, no to te informacje byłyby jedna obok siebie, można by je poszeregować po wielkości, pewnie byłoby 100 razy łatwiej to odczytać. No ale ktoś chciał to zrobić w ten sposób, też można to w ten sposób zrobić, ale no sami widzicie, że nie jest to super czytelne. To, co jeszcze warto zauważyć czasami na wizualizacjach, to są takie małe szczegóły. Na przykład tutaj mamy jedno miejsce, tak, po dziesiętne, tutaj też, a tu nagle mamy dwa miejsca dziesiętne, tutaj też, tak. No więc to są rzeczy, których należy bardzo unikać, bo one nie wyglądają profesjonalnie. To są czasami takie bardzo małe rzeczy, ale trzeba na nie zwracać uwagę. Okej, okay, spójrzmy sobie szybko na kod, który pozwolił nam stworzyć sobie taki wykres kołowy. Mamy nasz gapminder, który pozwala nam pobrać dane. Tym razem chcemy mieć mniejszą ramkę danych, mniejszą próbkę tych danych, więc pobieramy sobie tylko dane za pomocą funkcji query. Możemy trochę tak jak w SQL-u poprosić o rok 2007 i poprosić o te dane, gdzie kontynent nazywa się Europa. Okay. A jednocześnie wybieramy sobie tylko duże kraje, żeby to tak kraje zmieściły się na naszym wykresie, tak? Więc za pomocą tym razem metody log wybieramy sobie kraje, których populacja jest mniejsza niż określona liczba. Ja nigdy nie pamiętam w systemie tym, ile to jest, ale mniej niż ileś tam. Także mamy tylko duże kraje. No i teraz nasza figura to jest nasz wykres. I wybieramy z modułu Plotly Express PX, wybieramy sobie typ wykresu pie, tak? Czyli ciastko. No i teraz tak. Sama funkcja jest dość prosta i krótka. Mamy, jako pierwszy argument przekazujemy naszą ramkę danych DF, tak, tą, którą sobie wybraliśmy. Potem mamy wartości. Wartościami chcemy, żeby była populacja danego kraju. Na names, czyli etykiety jakby, tak, do legendy, no to jest po prostu kraj. No i jeszcze dajemy sobie tytuł, on jest tutaj, tak, populacja kontynentu europejskiego. No i pokazujemy taki wykres. Tak jak zauważycie, te kolory nam się z automatu dodały, tak? To można zmienić, czyli jest nieskończona ilość możliwości w ogóle w Pythonie, w Plotly, w innych bibliotekach, bo to nie jest jedna biblioteka do wizualizacji danych, jest jeszcze ich sporo innych i tych możliwości wyboru kolorów jest zawsze ogromna ilość, ale też z automatu możemy sobie dostać określone kolory. Okej. Nie, do odpalenia Plotly tak naprawdę pandas wystarczy. Trzeba sobie po prostu zaimportować tą bibliotekę i to w zasadzie
To w zasadzie tyle. Nie ma tutaj jakichś chyba dużych wymagań. Być może matplotlib jeszcze będzie potrzebny, prawdopodobnie będzie potrzebny, ale to też zazwyczaj Python wypluje taką informację, że coś tam nie jest zainstalowane. Okay. Przechodzimy do ostatniej wizualizacji. Wywołajmy ją sobie najpierw. Okay. Ładujemy się. Załadowaliśmy się. Dobra. To jest taka chyba najciekawsza wizualizacja. Tym razem skorzystamy z innych danych. Skorzystamy z danych, które wywołuje nam funkcja CarShare. To są dane dotyczące właśnie takich samochodów do wypożyczenia na godziny, tak? Coś jak u nas Panek, jeśli znacie. Tyle, że w Montrealu, w Kanadzie. No i teraz pobieramy sobie te dane do ramki DataFrame i z tych danych, te dane spróbujemy sobie wrzucić na mapę, tak? Czyli tak jak tutaj widzicie, Plotly daje nam od razu integrację z usługą, która się nazywa Mapbox, która umożliwia nam wizualizowanie naszych danych na mapie. Taką mapę możemy sobie przesuwać, ja ją teraz sobie po prostu przesuwam. Taką mapę możemy sobie łatwo zbliżyć, możemy sobie wejść na daną ulicę, tak? Możemy sobie najechać na taką kropeczkę i przeczytać, jakie tam też dane mieliśmy zwizualizowane. My widzimy tutaj car hours, czyli liczba godzin jazdy, tak? Długość i szerokość geograficzną tej kropki i peak hour, czyli o której godzinie najczęściej są tam wypożyczone samochody. No i teraz te kropeczki są pokolorowane po zmiennej peak hour, tak? Czyli tutaj według takiej skali. Nie jest to najlepsza skala, powiedzmy to sobie od razu wprost, tak? Bo dlaczego południe, tak, jest białe, a północ jest czarna, a rano jest niebiesko, a czerwony jest po południu, no może nie jest to jakieś super intuicyjne. To znaczy na przykład noc nam się może kojarzyć, tak, z niebieskim, ale tutaj też wieczór jest ciemnobordowy, więc jakby ta skala nie jest najlepsza, można pewnie wymyślić jakąś inną. Też jest ważne, żeby kolory jakby były intuicyjne, tak, czyli żeby to było na przykład właśnie tak, że noc jest czarna, a dzień jest, nie wiem, żółty, tak, no jakby w jakiś taki sposób, który nam bardzo łatwo pokazuje, co oznacza ten punkt, tak, no bo teraz się musimy w zasadzie zastanawiać, co oznacza, że ten punkt jest jasno-brązowy, tak, no ale tak ktoś to wymyślił. To, co tutaj też widzimy, to, że te kropki nie są tej samej wielkości, okay. No i zaraz sobie spojrzymy na kod, skąd, co to oznacza i skąd to się bierze. Używamy modułu Scatter Mapbox z Plotly Express, czyli tak, mamy scatter, czyli wykres punktowy, kropkowy, tak, ale jednocześnie taki z funkcją mapy. To, co musimy przekazać, to nasza ramka. Musimy podać zmienną, która będzie szerokością geograficzną, zmienną, która przechowuje długość geograficzną, zmienną, którą będziemy kolorować, po której będziemy kolorować punkty. Oczywiście to nie jest niezbędne, to jest bardziej po prostu możliwość, tak, że możemy te punkty kolorować. Zmienną, która daje nam wielkość kropek. No i to jest właśnie tak, tutaj car hours, czyli jak dużo godzin wyjeżdżono. No i widzimy, że tutaj te kropki są chyba największe. To, co jeszcze mamy, to tutaj właśnie tą skalę kolorów my sobie wybraliśmy, tak, czyli nie wybraliśmy domyślnej skali kolorów, ale wybraliśmy sobie ją celowo. Wybraliśmy ją sobie celowo. Coś tutaj się dzieje. I wybraliśmy skalę kolorów, która nazywa się Ice Fire.
No i mamy tu maksymalny, no, wielkość tego obrazka, mamy zoom, czyli przybliżenie tej mapy, takie domyślne, tak, bo znowu możemy sobie łatwo oddalać, możemy nawet zobaczyć pół planety pewnie, o ile nam się to kiedyś tam wczyta, oczywiście to wszystko wymaga przepływu. No i mamy jeszcze styl mapy z Mapboxa, czyli mamy Mapbox jako narzędzie, jako taka usługa. Udostępnia nam bardzo dużo różnych styli. Oznacza to, że na przykład na niektórych mapach może być bardziej widać drogi, na niektórych może być bardziej widać lasy. Niektóre są, służą bardziej właśnie do celów jakichś takich przyrodniczych, a inne do nawigacji samochodem, więc jakby te style map, tak jak widzicie też pewnie na różnych wizualizacjach, to są bardzo różne, no i są, można je sobie dowolnie wybrać. Okej. No i w zasadzie to jest chyba tyle, jeśli chodzi o tą wizualizację. Dajcie znać, czy jeśli macie jakieś pytania do tego. Ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam jeszcze tak tylko zajawić na koniec, to Tableau, czyli jak się mają wykresy do dashboardów, tak? Czyli to, co widzieliśmy sobie do tej pory, to były wykresy i to były wizualizacje, które są bardzo fajne, ale często jest tak, że w naszej firmie potrzebujemy takiego kompleksowego widoku na dany temat. No i do tego właśnie służy Tableau, które też pojawia się na naszym kursie wizualizacji danych. No i właśnie ono umożliwia nam zestawienie w celowy sposób wizualizacji opartych na nawet kilku różnych źródłach danych w jednym miejscu i możliwe jest udostępnienie tego dla całej organizacji czy dla naszego zespołu. No i taki przykładowy właśnie dashboard widzicie tutaj. On polega na tym, że mamy jakiś temat, tutaj że to jest COVID, mamy podstawowe informacje na ten temat, łatwo widoczne, w jasny sposób wyszczególnione. Mamy wykresy dotyczące bardziej szczegółowych informacji, na przykład mapa, tak, jakieś procenty udziału pewnych rodzajów, na przykład tematów, tak. Mamy tutaj informacje, na kiedy te dane były aktualne. No i też to, co jest ważne, to że takie dashboardy są często interaktywne, czyli osoba może sama wybrać sobie, co chce zobaczyć. Na przykład tutaj mamy do wyboru potwierdzone przypadki albo liczba pracowników, albo liczba pracowników zagrożonych. Jeśli wybiorę sobie liczbę pracowników zagrożonych, to cały ten dashboard mi się zmieni i troszeczkę co innego będzie pokazywał i tych interakcji może być więcej, tak naprawdę tych filtrów może być dużo więcej. No i to jest tak naprawdę to jest to właśnie to, co nazywamy dashboardem, co tworzymy w Tableau, czy w Power BI, czy też za pomocą Dasha w Pythonie. To jest też coś, czego będziecie się ewentualnie na naszym kursie mogli nauczyć. To taki szybki przykład. Okej, słuchajcie, z mojej strony to w zasadzie wszystko. Co lepsze, Tableau czy Power BI? Ja wolę Tableau, ale to oczywiście nic nie znaczy, bo to jest tylko moja prywatna opinia. Jeśli chodzi o oferty pracy, też Tableau wygrywa, ale to też bardzo zależy, co kto preferuje i w jakiej firmie. Okej, słuchajcie, to jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to dalej zapisujcie na czacie, będziemy jeszcze starali się odpowiedzieć, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, fajnie, że dołączyliście tak licznie i mam nadzieję, że temat wizualizacji danych Was troszeczkę zainteresował. Na pewno wizualizacja danych jest taką niezbędną, integralną częścią analizy danych, więc warto ją zgłębiać i przekazywać nasze myśli i wyniki analiz w sposób zwięzły i przekonujący. No, także mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia i dzięki za dzisiaj. Dzięki, cześć. Cześć.